Prawdopodobnie nie ma na świecie dwóch krajów, które nienawidzą się tak bardzo jak Izrael i Iran. Oba rządy regularnie wysyłają groźne gesty w kierunku drugiego kraju i domagają się całkowitego unicestwienia przeciwnika. Ale, co zaskakujące, nie zawsze tak było. Przez większość historii, a nawet jeszcze kilkadziesiąt lat temu, oba państwa można było uznać za najlepszych przyjaciół Bliskiego Wschodu. Iran był jednym z pierwszych państw, które uznały istnienie Izraela w latach 40. XX wieku, a oba kraje ściśle ze sobą współpracowały nie tylko gospodarczo, ale także militarnie i politycznie. Iran doszczorcol Izraelowi to nie ropnoftuło, o Izrael skolil iranszkic oficerów. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, oba kraje dążyły do tych samych celów i dominowały na Bliskim Wschodzie. Ale potem wszystko nagle się zmieniło. Co doprowadziło do zakończenia bliskich relacji, jak najlepsi przyjaciele stali się arcywrogami i dlaczego wrogość może teraz wywołać pożogę na Bliskim Wschodzie? Przyjrzyj się tym wszystkim fascynującym pytaniom w dzisiejszym materiale wideo. Bliski Wschód zawsze był tygłem cywilizacji i kultur. Relacje między Żydami i Persami sięgają czasów starożytnych. W kontekście stosunków irańsko-izraelskich kluczowe jest zatem zrozumienie historycznych korzeni obu narodów i ich wzajemnych relacji. Nawet starożytna Persja, którą wielu uważa za prekursora współczesnego Iranu, miała bliskie relacje ze społecznością żydowską. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest historia króla Cyrusa Wielkiego, który zakończył niewolę babilońską około 539 roku przed naszą erą i pozwolił Żydom powrócić do Jerozolimy i zbudować drugą świątynię. Te dobre stosunki były stosunkowo stabilne w całej historii. Nawet podczas II wojny światowej Iran uratował wielu Żydów, a w szczególności liczne dzieci, które uciekły z Niemiec i Polski do Iranu. Później stały się one znane jako dzieci z Teheranu. Chociaż Iran był sojusznikiem nazistowskiego reżimu do sierpnia 1941 roku, brzydził się rasistowską ideologią Hitlera. Wynegocjował traktat z III Rzeszą, który chronił wszystkich obywateli Iranu przed niemiecką agresją. W rezultacie Iran wydał wielu Żydom irańskie paszporty, aby chronić ich przed Niemcami i dać im możliwość podróżowania do Iranu. W rezultacie życie żydowskie w Persji rozkwitło w Iranie i, obok Palestyny, było uważane za główne centrum życia żydowskiego na Bliskim Wschodzie. A wraz z założeniem państwa żydowskiego w 1948 roku, te dobre stosunki były kontynuowane. Iran był drugim po Turcji krajem o większości muzułmańskiej, który uznał Izrael za suwerenne państwo. Dla porównania, widzimy, że większość państw muzułmańskich nadal tego nie robi. Oba państwa od samego początku uważały się za bliskich sojuszników. Oba państwa były bliskimi sojusznikami USA i Zachodu i dążyły do wspólnej dominacji nad Bliskim Wschodem. Było to wspierane przede wszystkim przez USA, które postrzegały oś Teheran Tel Awiw jako niezbędną część swojej koncepcji geostrategicznej na Bliskim Wschodzie. Podczas zimnej wojny Izrael i Iran zabezpieczały bogate źródła energii w regionie oraz granice między zachodnią i radziecką strefą wpływów. Oba państwa czerpały również ogromne korzyści z dobrych stosunków między nimi. Podczas gdy Iran dostarczał Izraelowi ropę naftową, Izrael wspierał Iran najnowocześniejszymi technologiami i realizacją dużych projektów przemysłowych. Oba rządy pracowały także nad licznymi wspólnymi projektami wojskowymi. Na przykład projekt rakietowy Project Flower, który przez długi czas był trzymany w tajemnicy i dopiero później stał się publicznie znany. A przede wszystkim, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, oba państwa zawsze były po tej samej stronie. Kiedy Izrael został zaatakowany przez swoich sąsiadów, w tym Syrię, Egipt i Jordanię, podczas wojny sześciodniowej, Iran oficjalnie pozostał neutralny. Jednak teraz jeszcze hojniej wspierał Izrael ropą naftową i wywierał bezpośredni wpływ na państwa arabskie, aby zaprzestały działań wojennych. Widzimy więc, że stosunki izraelsko-irańskie lub stosunki ich poprzedników były bardzo przyjazne przez większość historii. Ale to zmieniło się nagle z chwili na chwilę. Ponieważ w 1979 roku Iran był wściekły, a to głównie za sprawą jednego człowieka, Ajatollaha Chomeiniego. Na początku lat 60. szyicki duchowny opisał ówczesnego szacha jako grzyda w przebraniu i odbiorcę rozkazów z Izraela. Nienawiść do Izraela miała stać się jednym z głównych punktów jego polityki zagranicznej. To właśnie ten człowiek obalił prozachodni reżim szacha Pahlawiego w irańskiej rewolucji w 1979 roku i założył Islamską Republikę Iranu pod swoim wyłącznym przywództwem.
Rewolucja ta była nie tylko przewrotem politycznym, ale także radykalną zmianą ideologiczną. Nowy reżim w Iranie był głęboko religijny i antyzachodni. Khomeini i jego zwolennicy uważali USA za wielkiego szatana, a Izrael za małego szatana. Zdecydowanie odrzucali wpływy Zachodu, a w szczególności państwa Izrael. Dlatego też Iran natychmiast zerwał wszelkie stosunki dyplomatyczne i handlowe z Izraelem, a teokratyczny rząd cofnął uznanie dla państwa Izrael. Iran starał się teraz przejąć wiodącą rolę w świecie islamskim i eksportować swoje rewolucyjne ideały. Doprowadziło to do licznych napięć z sąsiednimi państwami, w tym Izraelem, w ciągu następnych kilku dekad. Ale zwrot ku otwartej wrogości rozpoczął się na początku 1990 roku, wkrótce po upadku Związku Radzieckiego i klęsce Iraku w wojnie w Zatoce Perskiej. W rezultacie względna siła na Bliskim Wschodzie przesunęła się w kierunku Iranu i Izraela, które wielokrotnie ścierały się w wojnach zastępczych. Iran stał się głównym zwolennikiem grup i ruchów walczących z Izraelem, zwłaszcza Hezbollahu w Libanie, a później Hamasu i Islamskiego Dżihadu w Strefie Gazy. Izraelskie służby specjalne były aktywnie zaangażowane w sabotowanie irańskiego programu nuklearnego, w wyniku czego irańscy naukowcy wielokrotnie znikali lub ginęli w niewytłumaczalny sposób. Państwa te od dziesięcioleci prowadzą ze sobą tajną wojnę, ale nie stronią od otwartego grożenia sobie wzajemną zagładą. W szczególności w Syrii, która została spustoszona przez wojnę domową z 2011 roku, oba państwa ścierały się raz po raz. Iran wspierał reżim Assada, podczas gdy Izrael był zaniepokojony rosnącymi wpływami Iranu w sąsiednim kraju. Doprowadziło to do sporadycznych bezpośrednich konfrontacji między siłami izraelskimi i irańskimi w Syrii. W wojnie cybernetycznej obie strony regularnie przeprowadzają ataki na krytyczną infrastrukturę. Ale musimy również zrozumieć podstawowy element geopolityczny. W końcu Izrael jest bliskim sojusznikiem Zachodu, zwłaszcza USA. Z drugiej strony Iran postrzega siebie jako bliskiego sojusznika Rosji i Chin. Tak więc nowa zimna wojna między supermocarstwami znajduje również odzwierciedlenie w regionie. Iran stworzył tak zwaną oś oporu, koalicję różnych podmiotów niepaństwowych i milicji na Bliskim Wschodzie, w tym Hezbollahu w Libanie i różnych grup szyickich w Iraku i Syrii. Izrael poszukuje jednak również nowych partnerów i sojuszników w regionie. I znalazł ich przede wszystkim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie, które znormalizowały swoje stosunki z Izraelem 2020 lat temu. A w tym roku kolejny potężny gracz w regionie był o krok od nawiązania stosunków z Izraelem, Arabia Saudyjska. Saudyjczycy również postrzegali Iran jako jednego ze swoich głównych wrogów, a te dwa państwa wielokrotnie walczyły ze sobą w wojnach zastępczych, takich jak ta w Jemenie. Wydawało się więc, że Izrael i Arabia Saudyjska są na skraju zbliżenia, zgodnie z mottem: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Wielu spekuluje zatem, że czas ataku na Izrael przez wspierany przez Iran Hamas nie został wybrany bez powodu. W końcu sojusz między Izraelem a Arabią Saudyjską byłby naturalnie cierniem w boku Iranu i rozbiłby jego roszczenia do władzy w regionie. Jednak wraz z ostrą reakcją Izraela przeciwko Strefie Gazy, negocjacje z Saudyjczykami wydają się na razie odchodzić na dalszy plan. Teraz Iran grozi również aktywizacją innych sojuszników, takich jak Hezbollah w Libanie i szyickie milicje w Syrii i Iraku. Teheran coraz częściej mówi także o interwencji przeciwko Izraelowi. Zaledwie kilka dni temu irańscy przywódcy ostrzegli, że poczują się zmuszeni do przeprowadzenia uderzenia wyprzedzającego w przypadku dalszych działań militarnych ze strony Izraela. Izrael również grozi Iranowi, jeśli ten będzie nadal ingerował w obecne działania wojskowe. Widzimy więc, jak szybko sytuacja na Bliskim Wschodzie może wymknąć się spod kontroli. Dawni bliscy sojusznicy stali się zaciekłymi arcywrogami. I nie jest to już tylko spór między dwoma państwami, ale część nadrzędnej walki geopolitycznej między Wschodem a Zachodem, w której coraz więcej ponadregionalnych graczy również maczą palce.